Kim jest właścicielem największej na świecie prywatnej kolekcji artefaktów z czasów XIX-wiecznej bitwy? Część swojej kolekcji podarował kilka lat temu jednemu z muzeów w Stanach Zjednoczonych, za co otrzymał tytuł honorowego obywatela stanu. No bo wiesz, a tam w Egipcie to o której miałeś czynić? No to jak będzie w kontakcie, ale nie wystaje, to tego, bo chodzi o to, żeby ktoś go tam nie dotknął, o to chodzi. Aha, no wiesz, jak jest w kontakcie i nie wystaje, to żeby go tam nikt nie dotknął, żeby go nie pomieściło, nie? No, wtedy jest możliwe. Tak. Kontakt odkręcić, wyjąć po prostu. Kontakt odkręcić i tego i wyciągnąć. To mówisz, jutro jesteś w domu, to jutro do ciebie zadzwonię, to mi udzielisz instrukcji magowcowych. I tak myślę, że może... Raczej tyle nie pochłonę, bo nie jestem w stanie w to ostatnio coś. W niedzielę będziesz piekła? Będziesz piekła w niedzielę, to możemy mieć gorącą linię i możemy zagniatać. No, to może w niedzielę, bo jakby się nie udał, to żebym zdążyła gdzieś tam jeszcze w poniedziałek kupić. Dostałam dyspozycję od Jaki, że makowiec mam przywieźć. No to znaczy, że wiesz co, jadę, też się już nie chcę piec, nie? Mówi żona, tylko jedno ciasto jakieś tam kremowe robi i tego. Jakieś takie, wiesz, typu z... No. No i co, i w te muszle będziesz tą masę makową kłaść? Później masę zrobisz i wsadzisz w tam. Tam jak wysoko, to nie? Co, już nawet nie włączam telewizji, w ogóle nie wiem, o czym oni obradują, bo to po prostu...
prostu bebechy się człowiekowi przewracają w środku, wiesz? Muszę ci powiedzieć, że tutaj trochę tych znaczy nie tylko polityków, ile wiesz, prawników i to nie tylko polskich, ale i wiesz, i tam francuski jakiś prawnik, konstytucjonalista, wiesz, wypowiadał francuskie. Francuz też powiedział, że to nie tak, a najlepiej, bo tam jakiś ten prawnik angielski powiedział do tego naszego wiceministra sprawiedliwości. Jak wpadłeś w dół, to już pod sobą nie kop dalej. No, przestań kopać, nie? No, tak temat, nie? A muszę ci powiedzieć, że po prostu... tak rozpieprzą kraj, że długo się nie pozbierają.